Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. W kolejnym filmiku, słuchajcie, z unboxingiem z Tajwanu. Przyszła, słuchajcie, do mnie nowa paczka. Zaraz wam ją otworzę, pokażę. To będzie coś fajnego, nowego dla krewetek. Ogólnie z firmą MK Breed zaczęliśmy dosyć mocniej współpracować. Po ostatnim moim filmiku, gdzie pokazywałem pokarmy firmy MK Breed, które do mnie przyjechały, między innymi Black Diamond, między innymi cheeseburger i tak dalej. Bardzo dobry odbiór był tego filmu, co też po rozmowie z firmą MK Breed dostałem taki feedback, że dużo zamówień się pojawiło z Polski, gdzie osoby indywidualne z Polski zaczęły zamawiać produkty firmy MK Breed właśnie bezpośrednio. No i tak z firmą MK Breed wydaje mi się, że będziemy sobie dalej współpracować. Ja oczywiście to wam pokazuję, żebyście wy wiedzieli, co nowego się pojawia u firmy MK Breed na Tajwanie, żeby wam pokazać, co jest, co możecie zamówić. I jak już wam mówiłem, ja nie jestem firmą, ja nie zarabiam, nie zajmuję się sprzedażą tych produktów i tak dalej, ale chcę wam pokazać, co jest nowego, a wy sobie zadecydujecie, czy chcecie sobie to sami zamówić, czy nie, nie? Paczka, słuchajcie, troszkę szła. O dziwo, w tym momencie nie musiałem płacić żadnych dodatkowych opłat. Ostatnio tam mi cło troszeczkę naliczyli. W tym momencie żadnego cła nie doliczyli, więc wszystko spoko. Zostało to do mnie wysłane. Dosyć długo ona szła, ale to nic. Najważniejsze, że doszła i że jest już u mnie. Ok, słuchajcie, otwórzmy sobie opakowanie. Też musicie wiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że ja, jeżeli ja coś zamawiam, ja coś dostaję, to ja zawsze walczę, żeby moi widzowie też coś otrzymali. I tak samo było w tym przypadku. Z firmą MK Breed sobie porozmawiałem. Powiedziałem, że jak najbardziej nowość, jaką mają, mogą mi podesłać, ale ja bym chciał też coś dla moich widzów. Więc otwórzmy sobie opakowanie. Ok, może wiecie co? Może zrobimy tak. Przerzucimy kamerę, będzie lepiej widać, to wam wtedy z bliska pokażę. Chyba, że tak też będzie dobrze. W paczce są... To jest ten właśnie nowy produkt, który firma MK Breed wypuściła. Wygląda on coś takiego i tu są te wcześniejsze produkty, które ja wam już na wcześniejszym filmiku pokazywałem. Tutaj gdzieś się pojawi w rogu link do tamtego filmu. I teraz tak, to jest ten nowy produkt od firmy MK Breed. To jest pokarm dla maluszków. MK Breed Baby Shrimp Food Powder. I rozmawiając z chłopakami z MK Breed, powiedzieli, że rewelacyjne połączenie jest produktu MK Breed, właśnie tego dla maluszków, z pokarmem White Crystal. Czyli z tym pokarmem White Crystal dla dorosłych krewetek. Nie? Że jeżeli hodujemy krewetki i byśmy chcieli mieć dwa na przykład podstawowe takie produkty, żeby mieć i dla maluszków, i dla dorosłych, to koledzy z Tajwanu polecają MK Breed, właśnie to ten baby food, to i dla dorosłych ten właśnie white crystal. Dobra, to jest, słuchajcie, to. I teraz, co jest najważniejsze, to jest, słuchajcie, dla was, co Szopenik załatwił. To muszę wam pokazać, bo tutaj chyba już, tak, tutaj już nic nie ma, ale zobaczcie, ile Chopin załatwił dla was próbek. Red Diamond, słuchajcie. Red Diamond, Black Diamond, Cheeseburger, nawet te z firmy Shrimp Expert. Zobaczcie, wszystko jest, słuchajcie, załatwione, łącznie z nowym produktem MK Breed Baby Shrimp Food. To, słuchajcie, wszystko. To, słuchajcie, wszystko będzie dla was.
dla moich wspierających, dla osób, które wspierają mój kanał. Niedługo, słuchajcie, widzimy się na pewno na live'ie. Zrobię, słuchajcie, jakiś konkurs, więc też warto subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Więc osoby, które subskrybują, wspierają, niedługo oczekujcie jakiegoś konkursu szybkiej zabawy u mnie na kanale. Będziemy rozdawać te właśnie pokarmy, bo ja chcę, żebyście wy też z tego coś mieli. I dlatego, jeżeli ja dzięki swoim kontaktom i tak dalej załatwiam sobie różnego rodzaju produkty, żeby mieć, żeby pokazać, żeby potestować i żeby używać nowych produktów, to tak samo zawsze myślę o was. Jeżeli się tylko da, to załatwiam, żebyście też wy coś z tego mieli. Dajcie sobie klatkę stop. Dajcie sobie klatkę stop i sobie poczytajcie. Mówię, oni bardzo polecają właśnie to plus White Crystal, nie? Te dwa produkty, żeby mieć, jeżeli nie chcemy wydawać pieniędzy, nie chcemy dużo produktów kupować w różnych wersjach, w różnych wariantach, to jest taka podstawa, którą warto mieć, nie? Dlatego też wam o tym mówię. Wszystkim się, słuchajcie, z wami podzielę. Wszystkie nowości, jakie będą się pojawiały w firmie MK Breed, będą do mnie jakby wysyłane, żebym ja mógł to wam pokazać. Otworzymy sobie, słuchajcie, teraz produkt MK Breed. Zobaczymy, jak on wygląda. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze na szybciutko z bliska opakowanie. Skład, mamy skład. Okej, dobra. Co my tutaj mamy? Jakaś tajemnicza, słuchajcie, kartka, zobaczcie. Tajemnicza kartka z tajemniczym kodem. Nie wiem, co to jest. Dobra, jest łyżeczka. Łyżeczka, słuchajcie, znana taka, nie? Z1 z SL Aqua ma taką łyżeczkę. Okej. I mamy coś takiego. Czekajcie, powącham. Ja zawsze lubię wąchać, nie? Tylko żebym tego nie wciągnął nosem. No, pachnie tak mocno warzywnie, bym powiedział. No, mocno warzywnie. Okej, mamy takie coś. No dobra, chodźmy do krewetek. To sobie to teraz stestujemy. W wrzuceniu możecie zobaczyć, że powolutku opadają takie fragmenciki. Wrzucę do kilku zbiorników i zobaczymy. No i krewetki zaczynają wariować, zaczynają biegać, zaczynają szukać tego jedzonka, więc to dobrze, to bardzo dobrze, że tak się dzieje. No dobra, zobaczymy, słuchajcie, produkt, jak widzicie, powolutku opada, szybciej pewnie by opadał, gdybyśmy zanurzyli go w wodzie albo wzięli szczyptę po prostu, wsadzili paluchy i od razu go pod wodą rozpuścili. Ja go sypałem na taflę i on powolutku opada, ale widać, że krewety zaczynają reagować, zaczynają biegać, szukać, więc no nic innego, słuchajcie, nie jestem w stanie wam pokazać.
kawałek, słuchajcie, mojej hodowli, widzicie z tyłu. Niedługo też film dokładny o tym, co i jak. Krewety jedzą, ale mówię, to jest pyłek, więc tak naprawdę nie zobaczymy efektu wow, że nagle w jedno miejsce krewetki się zlecą, bo jeżeli to się rozsiewa po całym zbiorniku, gdzieś tam w mech wlatuje i tak dalej, więc takiego efektu być nie może. Ale krewetki zaczynają intensywniej żerować, zaczynają szukać tego pokarmu, zaczynają biegać po tym zbiorniku, więc zobaczymy, jak to będzie dalej. Nowość od firmy MK Breed. Ślicznie dziękuję i pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć.